12 października wspominamy błogosławionego Karola Acutisa, wyznawcę. Karol urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie. Tam też został ochrzczony 18 maja. Jego rodzice, Andrzej i Antonina, mieszkali tam ze względów zawodowych. Jego ojciec pracował w jednym z tamtejszych banków. Do rodzinnego Mediolanu rodzice wrócili, gdy miał 5 miesięcy. W tym mieście Karol mieszkał już do końca życia. Jednym z jego przodków był polski dyplomata Jan Perłowski. Polką była też jego niania, która jako pierwsza przekazała mu dar żywej wiary i nauczyła modlitwy. Rodzice byli chrześcijanami, ale ich wiara była statyczna. Karol przyczynił się do ożywienia wiary swojej matki. Gdy miał 7 lat, zapragnął przystąpić do pierwszej komunii świętej. Pozwolono mu na to po zasięgnięciu opinii miejscowego księdza biskupa. Od 12 roku życia codziennie uczestniczył we mszy świętej i praktykował cotygodniową spowiedź. Był uczniem liceum świętego Leona XIII o profilu klasycznym. Był bardzo zdolnym i lubianym uczniem. Chętnie zostawał po lekcjach, by komuś pomóc w nauce. Równocześnie był towarzyski. Lubił podróżować, grać w piłkę, a także na saksofonie. Pomagał w przygotowaniu młodszych kolegów do bierzmowania. Był autorem strony internetowej, na której skatalogował informacje o cudach eucharystycznych na świecie. Włożył w tą pracę bardzo dużo wysiłku. Był samoukiem, ale bardzo uzdolnionym w tym kierunku. Opracowywał też stronę internetową o świętych. Wykorzystywał internet do ewangelizacji i chciałby do takich celów właśnie służył. Mawiał: wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. A Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Pragnął, by wszyscy ludzie odkrywali piękno i wartość Eucharystii. Był przekonany, że nam jest dużo łatwiej niż ludziom, którzy żyli w czasach Jezusa. Nam jest dużo łatwiej Go spotkać. Czas i przestrzeń były dużo bardziej ograniczone. Nawet jeśli komuś udało się podejść do miejsca, gdzie Jezus nauczał, to ze względu na tłum trudno było podejść do Niego blisko. A nam wystarczy, że wejdziemy do najbliższego kościoła i mamy od razu niebiańską Jerozolimę. Mawiał także, że są kilometrowe kolejki na stadion, albo na film do kina, czy też koncert, a przed tabernakulum jest przeważnie pusto. Miał wyjątkowo żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Szczególnie też modlił się przez stawiennictwo świętego Franciszka z Asyżu, świętej Hiacynty i Franciszka Marto, a także świętego Tarsycjusza i Dominika Savio. Bardzo bliska była mu prawda chrześcijańska mówiąca o powszechnym powołaniu do świętości i bardzo konkretnie realizował świętość w życiu. Pragnął nieba, a od około 10 roku życia bardzo konkretnie pomagał potrzebującym. Za własne pieniądze kupował ubogim potrzebne dla nich rzeczy. Sam też był ubogi, zawsze miał tylko jedne buty. Nigdy nie wykorzystywał swoich pieniędzy na to, by kupić sobie cokolwiek, a swoje oszczędności oddawał ojcom kapucynom, którzy pomagali ubogim. Dobrą nowinę o Panu Jezusie głosił słowem, także przekazywanym przez internet i przez świadectwo swojego życia. Zmarł 12 października 2006 roku. Kilka dni wcześniej ofiarował swoje życie za papieża i Kościół. Modlił się o to, by mógł iść bezpośrednio do nieba. 2 miesiące przed śmiercią dowiedział się, że choruje na białaczkę. Choroba miała ostry przebieg, rozwinęła się bardzo szybko. Przed śmiercią powiedział m.in.: cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie nie tracąc ani minuty na rzeczy, które nie podobają się Bogu. Jego doczesne szczątki spoczywają w Asyżu. Został beatyfikowany 10 października 2020 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa Twoich świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.